Witaj, myszki z tej strony Travel, w kolejnym odcinku z Hrażą na lokacji Equestria Dwar, jako Królestwo Kiri. No, ostatni odcinek inaczej zakończyliśmy, dlatego że nagrałem kolejny, gdzie doszło do wojny domowej, jak sami widzicie po liniach, tutaj. Jedyne, co nas broniło, to był modifier na tych terenach. Zdjęli na modifier, przyjęli kontrolę. No, niestety. Tak bywa. No i teraz mam taki problem, ponieważ coś się dzieje, że co pewien czas mi się zmieniają fabryki i mogę coś zrobić, ale nie wiem, czy mi się uda, bo dosłownie jeszcze trochę tutaj jest. Jedyne co, to ja zmieniam sobie te fabryki, dlatego że to daje tamtym strasznie dużo bonusów do walki i dlatego nie chcę, żeby mieli takie bonusy. Póki co jeszcze rozbudowuję sobie armię. Na szczęście dostałem tutaj jakieś bonusy do broni, dlatego że je robiłem na samym końcu. Broń robiłem na samym końcu. No tak, trochę mi pomogło, trochę nie. Teraz czekamy. O, udało mi się. Dobra, co to oznacza dokładnie, to nie wiem, bo zrobiliśmy to. I nie wiem, mogę zakończyć. Mogę zakończyć. Nice. Joj! Udało nam się! Nikt nie będzie narzekał! I w sumie teraz nie wiem, co mamy do robienia. O! Odblokowało się nam jakieś drzewko, co oznacza, że jest fajnie. I nie mam wojny domowej! Jej! Nie ma wojny domowej! Rozumiecie to? Wiecie, jakie to jest szczęście, kiedy ludzie się nie zażynają przez ideologię? Tak. Więc teraz, jak sami widzicie, mamy mega dużo decyzji, mamy usunięte te rzeczy wszystkie. Mamy nadal tą otwartą dyskusję, co może być dla nas niebezpieczne, ale to, co jest fajne, to jest to, że mamy już taki poziom badania, że my tak naprawdę nie musimy się martwić nieco o to, że będzie trwało 2 lata badań. Więc to jest fajne. Póki co zbieramy sobie tą siłę polityczną. I no i co? No i czekamy. Jeżeli chodzi o to, co my możemy zrobić w przyszłości, jakie wojny możemy poprowadzić, to ja nawet nie wiem. Tu jest taki problem... O nie. O nie. Mamy bezrobocie. Jak można stracić bezrobocie? W tym modzie nie wiem, jak to działa. Okej, udało nam się zdobyć nieco tego. Będziemy tak naprawdę powoli tutaj zmieniać. Tutaj widzę, że się zmienia nam... się zmienia nam tutaj jakieś rzeczy. W ogóle podoba mi się, że była tam mechanika w wojnie domowej, wsparcia. Co tam, że teraz mamy coś takiego w grze? Musieli mieć własną mechanikę. Nie, zgaduję, że ktoś się postarał później takie... Kurde, dali to. Nie chcieli zmieniać. Czasami jest tacy twardogłowi w developmencie, że oni tam po prostu muszą coś mieć, że oni już coś zrobili i trzeba tak być. Że inaczej to, inaczej będzie, inaczej nie. Ok, mamy kolejny karabin. Mamy jakiś ten journal. No. Znaczy się, powiem szczerze, to jest taki... Ten motyw sam sobie jest wielkim roleplayem, więc... Więc dla mnie to nie jest zadziwiające, że tutaj mamy tyle czytania. Jedyne, co dla mnie jest ważne, to jest stabilność i tyle. Znaczy się, stabilność już nawet nie. Bardziej myślałem, że coś innego. Ogólnie rzecz biorąc... O! Zmienia nam się. Czyli upada nam Rain Shine i zostaje nam ten... I ona zostaje matką... główną matką Kiri. To daje nam takie... Znaczy, recovery rate zawsze fajne. Podoba mi się, że harmonia zostaje. No, myślę, że to na razie jest wszystko ok. To jakieś decyzje? Coś... A tak, no właśnie. Możemy zrobić sobie to, bo dosłownie... Dlaczego nie? No i pytanie jest takie, jak mówiłem wcześniej. Jakie teraz wojny możemy w ogóle zrobić? Bo nawet nie wiem, z kim możemy zrobić wojnę. Więc jak na razie sobie przyjmy tutaj rzeczy. I bo to jest ważne, bo jeżeli będziemy wojnę z kimś, to musimy sobie ogarnąć no oczywiście tak, konstytucjonalny matriarchat. To mi się podoba. Będzie tytuł odcinka. Konstytucjonalny matriarchat.
Więc tak, no, nowa era dla królestwa Kiri. Teraz został Autumn Blaze. Podoba mi się, że ona w ogóle nie przypomina tego, co było w kreskówce, ale okej. No i tak, replace a darker... Dobra, to oznacza, że zamieniamy chyba się w parlament. Plurijurisdictional devolution. Mówię, tutaj jest zbyt dużo mądrych słów. Więc tak, tutaj widzę, że też dostajemy dywizję. Wow! My dostajemy dywizję. To jest takie mądre. Wiecie, dlaczego ja nie lubiłem, dlaczego ja zmieniłem i nie mamy wojny domowej? Bo drzewko w ogóle nic nie dawało do wojny domowej. To było tylko takie, o, jest wojna domowa. Nas nie o nie chodzi. Okej, więc tutaj coś się też, jakaś nowa mechanika jest. Oni ogólnie rzecz biorąc, pierwsze co widziałem kiedyś z Realm of Kiria, to było bardzo dawno temu, więc... Więc zapewne długo robili to. Zawsze robią sobie to, ale tak patrzę na to. A tak. To tutaj... A nie mamy tego? Była jakaś taka rzecz, którą zawsze wybierałem. Okej, okay, mamy tutaj też gości. No ci to nie wiem. Podoba mi się, że koszty tego są takie trochę mniejsze niż podstawce, ale to jest tak samo jak podstawce. Okej, więc póki co czekamy sobie. Możemy sobie zrobić to. Co to nam da, bo pamiętam. Chyba nie. Zrobiłem to ostatnio, tylko tutaj nie zrobiłem. Mamy tutaj coś. Enable automatic selection of incumbent party. Gdzie to? O, zmieniło nam się drzewko. To. Disable election alert. A, zgaduję, że jest jakaś mechanika i ona będzie ciągle nas... What the hell? What the hell? Naprawdę to coś takiego było? Zgaduję, że przez to, że to jest custom. Nie wiem, co to za akcent custom. Custom to zapewne możemy to zrobić. Okej. Okay. Kim wy jesteście? Lankir Military. Oh my god. Dobra, weźmy sobie tego. Weźmy sobie tego gościa. Mówicie, że chcecie zaatakować mnie? No to dziwne, bo moja armia dosłownie idzie na waszą granicę. Może na razie nie róbmy tego, bo to będzie oznaczało... Czy oni mają przeciwko nam Worgo? Mają przeciwko nam... Czekaj, czy oni naprawdę zrobili przeciwko nam Worgo, ale... Mają... What the... Czekaj, czy... O, tak. Mają... Kler. Znaczy, zastanawiałem się, czy są inne ikony, jak to zwykle w tych dużych modach, ale... nie. Okej, okay, dlaczego mamy jakąś decyzję? Nie mamy. Okłamał nas. Tak naprawdę my możemy to zrobić, bo jedyne co to czekamy dojść do granicy i tyle. Dobra, dostaliśmy nieco tego, więc... Nie wiem, czy to jest powtarzalne. No niby powtarzalne, jeżeli jest napisane. Dobra, jedyne co... Jeżeli jest coś powtarzalne, to ja... Nie będę tego włączał. Możemy sobie to zrobić. Nie wiem, co to jest za sojusz. Ale póki co sobie porobimy wszystkie rzeczy, które by nam były potrzebne. Może najpierw sobie poróbmy od tutaj. To. O, się nam zrobiło. Okej, okay, dostaliśmy coś. Nie wiem dokładnie co. Ale dosłownie teraz dostajemy mega dużo dywizji. Dostaliśmy jedną dywizję. Dlatego zawsze nie cierpię tego moda.
Oni tak się rozpisują, a później dostają co? Jedną dywizję, która ma 9 batalionów zapewne. Okej, okay. Jak to wygląda, jak to jesteśmy? Znaczy się mamy taki problem, że my szczerze jesteśmy gotowi jeszcze na tą wojnę, ale czekamy chwilę i powinno być wszystko okej. Okay. Przydałoby się jeszcze powietrze. Myślę, że badanie tych samolotów byłoby fajne. Podoba mi się, że to są normalne samoloty. Okay. Ogólnie to sobie pozbyłem się fabryk. Wiem, że to może ktoś uznać za głupot, dlaczego ja się pozbyłem fabryk. Ale zrozumcie, ja nie wiedziałem, czy będzie wojna domowa. Oni mieli większość mojego przemysłu. Więc postanowiłem, że im po prostu zabiorę. Oraz też to dało, że szybciej zrobiłem drzewko, więc... więc też jest plus tego. To, co na razie chcemy, no to chyba możemy wypowiedzieć wojnę? What? A to oni dostali... A, no, oni dostali na nas. Ale oni nie wypowiedzieli wojny. Oni dostali nas, ale oni nie wypowiedzieli wojny. W tym samym momencie wypowiedzieli wojnę. I jeszcze... ubóstwo mamy. O, Masilas, jak nie walczy z ubóstwem? Jest gdzieś tutaj wytłumaczone? Naprawdę nie wiem, jak się... Ogólnie to my, z tego co widzę, to aż tak źle nie jest. Zostajemy te. To się mi podoba, że oni, zanim do nas dotrą, to minie miliard lat. Zobaczcie, kiedy oni docierają do nas. 23 maja. Jak się mogą dostać 23 maja, jeżeli zwykle nie się nie dostają? O, dzięki temu, że oni nas nienawidzą, znaczy się świat nienawidzi ich, to my dosłownie możemy nic nie robić. Okej, okay, skończyło im się. Możemy zaatakować ponownie. Chodzi o to, że mieli rozkaz. Okej, okay, więc... coś dostaliśmy, jakiś coś i... dywizję? Okej, okay, więc tak. Może to zróbmy. Okej, okay, mamy kolejną dywizję. Tym razem już się byłem przygotowany mentalnie na to. No i się przebijamy, no. Powiem szczerze, to nie jest jakiś mega trudne. Dobra. Macie to 3 czołgi. Wow, nice. Wysyłajcie te swoje 3 czołgi. Potrzebujemy was. Okej. W takim razie przestajemy. No dosłownie, jak oni to robią, to ja przestaję atakować, bo dosłownie nie ma sensu atakować. Nie ma sensu atakować, kiedy mają last standa. Okej. Okay. Robimy kolejny. Jak się im skończy last stand, to dosłownie atakujemy. Kolejna dywizja. Nice. Dobra. W takim razie powoli tutaj sobie wszystko robimy. Strasznie dużo jest tego, nie powiem. No jest wkurzające, że to jest zawsze tak mega dużo. Może powinni usunąć. Ale nie, bo jak mówiłem, to jest czasami po prostu, że oni są tacy trochę twardogłowi. Możemy tutaj porobić. Wow, dużo tego jest. Czy jest to do wyboru, czy co? Ja nie wiem, jak to działa. Szczerze powiem, nie wiem. Dobra, myślę, że na razie sobie poróbmy drogi. Myślę, że ludzie uwielbiają przed wyborami, kiedy drogi mi się robi. A my... w sumie już nie będę wyłączać tego, ale co chwila się tutaj coś włącza, więc to jest trochę denerwujące. My mamy... w ogóle mamy tak niską stabilność przez tą wojnę. Garnizony. Zgaduję, że będę musiał coś zmienić. Tutaj jest. Set ratio. Myślę, że... ale co nam to... ale dosłownie nie wiem, co to zmienia. We can build. Czyli to tylko zmienia to. A, 150 kosztuje. Okay.
Zmienia to, że my możemy sobie za siłę polityczną to robić, tylko że jest taki problem. My nie mamy siły politycznej. Okej. To zrobiliśmy w sumie, więc możemy sobie to wyłączyć. Brakuje nam sprzętu, mechanized. Szczerze powiem, brakuje nam sporo sprzętu i my nawet tego nie produkujemy zbytnio. Mechanized. No, sprzeda się nam w przyszłości. Support equipment. Super idol. No właśnie, ten stary mam mi się włączył w mózgu. Widać, jak już staruchem jestem. No i light tank. Light tanków w ogóle nie mamy. Okej. Okay. Więc jedyne co, to sobie jeszcze poprodukujemy te celepiny. No i tam zostało nam Keeper of Balance. Wydaje mi się, że aż tak źle nie jest. Możemy sobie to wyłączyć realnie. To będzie te decyzje, więc to jest fajne. I tak naprawdę chcę zrobić sobie to wszystko. Te koleje naprawdę są przydatne, więc na pewno chcemy je osiągnąć. Jak sami widzicie, to tutaj w ogóle nie ma kolei w większości miejsc i my umieramy z braku zaopatrzenia. Oraz to, że musimy wejść dosłownie w najgłębszy kawałek ziemi, żeby wygrać tą wojnę, to też jest trochę denerwujące. Ale silosy też można. Siosy. Dobra, tutaj, o, jest. To dlatego, wiedziałem, że coś jest nie tak. Możemy walczyć z biedą. Tutaj widzę właśnie. Dobra, z jednej strony ok, z drugiej strony musimy zrobić wielkie połączenie kolejowe. I wiecie co, może zrobimy je przez punkty zaopatrzenia, wtedy będzie miało sens to większy. I ok, buduj się. No nie, znowu się zablokowało. Ja wiem, że da się was przesuwać. No właśnie, da się was przesuwać! Okej. Okay. O, tutaj się... Nawet nie wiem, co się zrobiło. Dobra, w takim razie my tutaj spróbujemy to zrobić. Powiem szczerze... Jakoś nam idzie. Okej. Okay. Tutaj nie zrobiłem specjalnie, żeby po prostu później... Nie móc tego robić. Po czym oczywiście to się zrobiło ponownie. Wiem, że w ostatnim odcinku to zrobiłem, ale nie chciało mi się tego robić. W ogóle naszą flotę tak naprawdę dzięki temu budujemy mega dobrą. A możemy tutaj sobie coś dać. Battleship. A, się nam włączyło sporo tego. Ale artylerii nie ma. To słabo. Artyleria jest jednym z lepszych. Mio. Coś tutaj możemy zrobić, niby... Dlaczego? Wydaje mi się, że kiedy dosłownie nic nie mogą robić, dlatego że coś się zepsuło. Wystarczyło tylko popchnąć nieco. No teraz są stolicy. Ale my dosłownie budujemy wielką kolej. I zostało nam jedno ostatnie. I wreszcie zaopatrzenie leci. Jej. Okej, okay, coś zdobyliśmy. Mamy Resistance? Czekaj, jak się nazywał? La Resistance, czy jakoś tak? Nie pamiętam, jak się nazywał ten DLC. Okej, okay, więc powoli sobie pozbywamy się oczywistego problemu, która się nazywa bezrobocie. I dosłownie chcemy okrążyć stolicę. Żeby nie wiem, po prostu mieć ją okrążoną. Ej, dosłownie oni umierają. Okej, okay. Tak, all. Meet. Confirm. I czy to oznacza, że ja mam tutaj, nie wiem, to jest coś jaka ala Kaiserreich, że tutaj mogę mi wyzwolić, czy to nie jest ala Kaiserreich, że mogę mi wyzwolić? Lejesz się, mogę zawsze papeta zrobić teraz z nich i będzie fajnie. Tutaj niby jest tam
Czy oni nie. Czy oni przypadkiem my tego nie mieli? Nie, chyba nigdy nie mieliśmy. Więc tak naprawdę nie wiem, co z tym zrobić. Czy możemy coś z tym zrobić? Mamy coś do. Ja nawet nie wiem, co to znaczy. Tak naprawdę nie wiem dokładnie. To wiem, że armię możemy, tylko że pytanie jest, czy w ogóle możemy kogoś zaatakować? Bo tak to. Tak to nie wiem nawet, co dokładnie mamy porobić w tym teraz w tym modzie. Co on teraz od nas wymaga? Bo wiecie, normalnie to bym wiedział, że takie, że o, no na przykład teraz. Teraz na przykład chcesz zrobić, żebym to zaatakował, albo coś takiego, a tutaj dostałem wszystko, koniec. Szczerze powiem, nie dość, że nie rozumiem angielskiego, po prostu nie rozumiem. Nie rozumiem tutaj sensu trochę tego drzewka. Defenders of Harmony. Decision mechanic which allows the man disarmament from warmongering expansionist or otherwise unharmonic countries in Zabryka. If they refuse, they must launch an attack. Czyli to jest w sumie coś a la takie, że mogę to zrobić. Agitate for Blossom. We entered with the sanction concerning the acquisition of Curian sovereignty over Cherry Blossom. A to? Nie, no to wiadomo, że chcemy oczywiście zaatakować ich. Dobra. W takim razie pozbywamy się tego, bo dosłownie nie chcę mieć problemów z tym. No i dalej rozwijamy sobie tutaj nasze potężne państwo Kiri. Mamy tutaj jakiegoś gościa, Mayflower Blossom. W sumie coś tam chyba czytałem. O Jezu, ile ciebie jest? Ty jesteś jakimś przewodniczącym? Może później będzie? Zobaczymy. Dobra, co to nam daje? The Flame of Fate. To jest coś z tymi wyborami. Tylko jest taki problem. Ja nawet nie wiem, gdzie się włącza te wybory. Więc będziemy musieli zobaczyć, gdzie to jest. Naprawdę będę musiał zobaczyć, bo ja nawet nie wiem, gdzie to jest, a tutaj jest dużo na ten temat. No ten trochę, tak. Może. Dobra, to może najpierw kolej zbuduję. Więc tak, drogi. Tutaj coś mamy. Increase the maximum amount of resources that can be produced by civilian factories. Okay. Replace optionals. Okay. Marine factory. Musimy mieć 3 tego. Nie, no to jest fajne. A to. Wow. At least 20 fossi in the Radiant Prosperity Focus Tree have been completed. What? Gdzie? Jak? 20. O? To jest na razie chyba nasze ratio. Ogólnie rzecz biorąc, więc. Ja wiecie, ja nawet nie wiem jak. Jak oni rozumieją to. Dobra, tutaj możemy sobie coś porobić. Więc jak zwykle sobie weźmy. Tak, i teraz chcę pójść to, więc muszę mieć tak. All of following. Patriotic Renewal i Kirin. Czyli to 2. Dobra. Ale na tym zakończę. Jeżeli wam się spodobał ten odcinek, pamiętajcie zostawić kciuka w górę, miły komentarz, subskrypcję. My z wami Trevon. Bardzo mały na podcastie Equestria at War. Jako Realm of Kiria i w sumie nie wiem co dalej będziemy robić.
Ale coś tam sobie porobimy. No to cześć!